Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w 20 odcinku z Harry Potter i Książę Półkrwi. Przygotowałem się tym razem, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Wyciągnąłem chyba pierwszy raz książkę, żeby ją pokazać. Z 20 odcinek z Harry Potter Książę Półkrwi. Piąty ostatni odcinek z tygodnia Gryffindoru. 20 ostatni odcinek serii. Zapraszam, kończymy. Co się stało? Wygraliśmy! A jak tam szlaban? Co? O, Snape kazał mi oddzielać zgniłe gumochłony. Przekaż pozostałym moje gratulacje, dobrze? Sam im możesz pogratulować. Nie mogę. Dumbledore chce się ze mną spotkać w wieży astronomicznej. Myślę, że chce mnie zabrać ze sobą na poszukiwania Horcruxa. Ostatnio mogło być szeptem. Napisał także, że chce, bym najpierw łyknął trochę eliksiru Wiggenowego. Pójdę lepiej go przyrządzić do klubu eliksirów. Na razie. Strasznie drażni mnie to, że ma inny głos nagle. Zróbmy eliksir Wiggenowy, zobaczymy jak to jest. Tylko najpierw spojrzę, nie widzicie? Nie ma tamtej godłewskiej dłużej. To tak poprawia humor i nastrój, że masakra. Nawet osładza mi to troszkę świadomość, że za chwilę będzie koniec serii, no bo jeżeli to nie jest ostatni odcinek, to jest przedostatni odcinek zapewne. Nagrywając jeszcze nie wiem ile zostało do końca, ale spodziewam się po tym, no gdzie jesteśmy w książce moment. Chyba ani razu nie pokazywałem jeszcze w tej serii książki, a zawsze się pilnuję, żeby była. To o ile dobrze pamiętam z fabuły w książce, to my jesteśmy już tak na prostej do happy endu, jeśli to happy endem można nazwać, ale okej. Dobra, zróbmy tego Wiggena jednego. Mamy ten jeden cały eliksir nieruszony w poprzednim odcinku. Może się zmotywuje i spróbuję go zrobić. Wow. Dobra, po co ja to łapię, jak my mamy tego mag... Okej, zróbmy eliksira Wiggenowego może. Żeby nie było, że kończymy bez eliksirów, to eliksir Wiggenowy. Ej, no weź mnie nie dobijaj. Czerwona. Okej, i dodge. Wow. Faktycznie jest tak jakoś. I do żółtego. Okej. I do zielonego. Faktycznie na dzień dobry idzie. No nie! Ej, no kurde, przestańcie z tym! Okej, mogę lecieć do czerwonego już? Nie. Gdzie są skorpeny? Tu są skorpeny, dobra. O nie! Moje nemezis! Wrzucanie syfu do garnuszka. Jakbym tak kiepsko gotował, w kuchni zupy robił, to bym chyba z głodu umarł. To powinna być najprostsza rzecz ever. Wrzucanie rzeczy do garnuszka. A jest tak trudno wycelować, czy... No, widzicie to? 100% pewności, że jestem nad i nagle się okazuje, że wrzuciłem obok. Dwa... Okej. Lecimy jeszcze raz. Czemu wszystko musi bulgotać? Znowu, no nie! Dobra, do pomarańczowego. No, odkładamy tą. I do wody miodowej, i do niebieskiej próbujemy odratować ten eliksir, bo nam ewidentnie kiepsko idzie. O, to powinno być lepiej. Do fioletu. Do różu. Okej. Do żółci. O nie! I lejemy do zielonego, tak?
Okej, jest o dziwo 5, nie jestem z tego zadowolony, nie jestem absolutnie dumny, wydaje mi się, że tragicznie mi poszedł ten eliksir. Ale hurdur. Odznaka dymowara. Okej, mogę być dymowarem. Po co mi ten eliksir? Więcej zdrowia podczas pojedynku. Spotka się z Dumbledorem w wieży astrono. Dobra. Gdzie jest profesor Dumbledore? A byliśmy tam niedawno i go nie było. Czekał aż złapiemy wszystkie godła. Dobry. Czemu wyrobiłem sobie odruch łapania godłewskich i teraz nie mogę przestać? To jest straszne. Znaczy, spoko, że będę sobie je tu wypluwał i łapał, ale nie zawracamy wizu, nie zawracamy. Po drodze możemy, ale żadnego łapania ten. Aha, się zespawnili tak w ostatniej chwili, nie widziałem ich, albo przez Nika ich nie widziałem. Bo Nick jest nie tak bardzo przeźroczysty, jakby mógł być. Gdzie? Wow, sama spadaj na drzewo. Może spadniesz z tego drzewa, też będziesz miała bliznę na czole i przestaniesz mi zazdrościć. Powinny być jakieś bonusy za łapanie nadwyżkowo. Jesteśmy. Przyszło ci kiedyś do głowy, że zbyt wiele żądasz? Czy w twoim genialnym umyśle błysnęła choć przez chwilę myśl, że nie chcę już tego robić? Nie będę z tobą negocjować, Severusie. Zgodziłeś się. Nie ma o czym mówić. Ojej. Biedny Severus. Byłeś mi naprawdę bliski. Stawiam jednak pewien warunek. Musisz spełnić każde polecenie, które ci wydam bez wahania. Tak jest, panie profesorze. Zastanów się, czy dobrze mnie rozumiesz. Jeśli każę ci uciekać, ukryć się lub opuścić mnie i ratować siebie, zrobisz to. Obiecaj to. Tak, Gandalfie. Daj swoje słowo, Harry. Daję słowo. Jesteś gotów na tę niebezpieczną wyprawę? Yes, sir! Gdy przygotujesz się... Idealny moment. Idealny moment. Dumbledore do mnie, żebym ja się przygotował w tym momencie. Wchodzę do pokoju. Okej, jedziemy dalej. Tak, jestem gotowy i gadam z Dumbledorem. Tam się dostaniemy, panie profesorze. Teleportujemy się. Myślałem, że nie wolno się teleportować z Hogwartu. Troszkę inaczej. Okej, może. Nie obsasa. To tutaj. Tom Riddle był tu jako chłopiec. Powrócił w to miejsce wiele lat później. Pod innym imieniem. Zbyszko z Bogdańca? H.P. Lovecraft? Mamy przed sobą przeszkody ustawione przez Lorda Voldemorta. Panie profesorze, w wodzie są ciała. Na razie nie musimy się tym przejmować. Nie dotykaj, proszę, wody. Myśli pan, że Horcrux jest tutaj? O, tak. Płyn trzeba wypić. Pamiętasz, pod jakim warunkiem wziąłem cię ze sobą? Bez względu na to, co się ze mną będzie dziać, musisz wlać mi go w całości do gardła. Ale, panie profesorze... Dałeś mi słowo, Harry. A teraz twoje zdrowie. Profesorze! Pan nie może przestać, profesorze! Musi pan pić dalej! Nie, nie zmuszaj mnie! Zmuszaj go! Błagam, przestań! Znęcaj się nad staruszkiem! Znaczy się co? Błagam! Jeszcze jeden! Tylko jeden łyk, panie profesorze! No, kłam dalej! Pinokio! Wodę akurat można wyczerpać dopiero co pisałem o tym ciekawostki jakiś czas temu. Pięć tych wyjątków od prawa Gampa, czy jakoś tak?
A, dobra, ładujemy. No chodźcie. Już? Nie będą mi tutaj, jak one się Inferiusy jakoś nazywały? Jedziesz, Harry! Muszą cię wciągnąć pod wodę, żebyśmy mogli zobaczyć fajerwerki. Jedna z najlepszych scen. A, że nie zaliczyło, okej. To mi troszkę mumię przypomina tą pierwszą. LOL. Nie to miałem w planach, ale tak wyszło. A niektóre są całkiem szybkie, skubańce. Ładujemy się. Okej. Tego się nie spodziewałem. Są ciut za szybkie jak na mój gust. Nie mogę się cofać, to jest problem. Ale wygląda na to, że ładowanie tutaj nie ma aż takiego znaczenia. No, nie rzucaj innych zaklęć! On moje bieganie lewo-prawo też wyczuwa jako... Wiecie, używanie dwóch gałek do rzucania czarów. A to nie o to chodzi. Łojej, ten jest jakiś mega przypakowany. Mieliśmy, proszę państwa, bossa. Bossa truposa. Też tak uważam. Ale tu powinien mnie pod wodę jeden wciągnąć. To jest druga najlepsza walka. W poprzedniej części była moim zdaniem najlepsza, jak Voldemort walczył z Dumbledorem. Fenrir, czy jak oni go nazwali? Ten wilkołak, co zaraził profesora. Musimy zabrać pana, jak mu tam? Szpitala, profesorze. Nie. Potrzebny mi jest tylko profesor Snape. Szybko, Harry. Ukryj się i nie zdejmuj peleryny bez względu na wszystko. Rób, co ci każe, Harry. To jest jedyny moment, kiedy będzie peleryna? Nie jesteś mordercą, Draco. Skąd wiesz? Zdziwiłbyś się, jakie rzeczy już robiłem. Chodzi ci o naszyjnik i Katie Bell? W twojej szkole są śmierciożercy. Naprawiłem tę szafkę, w której wszystko znika w pokoju życzeń, żeby ich tu nie wpuścić. Tego nie przewidziałeś, co? Expelliarmus! Żeby ich tu wpuścić! Nie, Draco. Ale ostrzegam cię, że zabijanie nie jest łatwe. Proszę, patrzcie, kogo tu mamy. Dumbledore! Bez różdżki i sam jeden. Zrób to, Draco! Nie będzie do tego zdolny. Czarny pan wyraził się jasno. Chłopak ma to zrobić. Nie! Severusie, błagam. Avada Kedavra. Shocker! Snape! Okej. Jednego śmierdzielożercę mniej.
Ej! O, dobra. To troszkę przypomina mi Harry Potter Wizards United. Zbędziemy kultową lokację za kultową lokacją na ten. O, zaczął wstawać. Zostawiliśmy go żywego. Zamiast go zdrętwotować na maksa. Drętwotą przypadkiem, ta, jak ona tam jej było. Nie załatwiła Syriusza na śmierć. To znaczy on teoretycznie. Wow! Wow! Jest. Dobra, tutaj trzeba już troszkę pokombinować, bo on się z drętwoty wyrywa po sekundzie. Brakuje mi tylko tego, że Harry zostawił reszcie tego, armii Dumbledora, resztkę Felicis? A, to jest filmik, a ja steruję postacią. Myślę, że steruję postacią, no brawo ja. O, jest napisatka Hagrida. Tyrypy. Czy... Okej, okay, pani, ty się nie zacinaj. Wow, całkiem ją to? Tego się nie spodziewałem. Szoker. Hagrid! Porządku, Harry? Nic się nie martw. Dumbledore już sobie z tym poradzi. Hagrid. Dumbledore. A ten mroczny znak skąd się wziął? Kto zginął? Gdzie jest Dumbledore, Harry? Gdzie jest Dumbledore? Ekspres Hogwart Londyn może zjawić się tu już jutro. A co z pogrzebem Dumbledora? Nie powinna pani odsyłać uczniów do domu. Będą chcieli się z nim pożegnać. Płakałem, jak to czytałem. Czy tej sceny chyba nie było, ale te wcześniejsze. To był Snape. To zawsze był Snape, a ja nic nie zrobiłem. Dziwne. Pomyśleć, że to jest część duszy Voldemorta. Tak, tyle że nie. To podróbka. W środku była kartka. Ktoś ukradł prawdziwy medalion i muszę go teraz odnaleźć. Muszę dokończyć to, co zaczął Dumbledore. My musimy to dokończyć. Chyba nie sądzisz, że uda ci się samemu odnaleźć te wszystkie horcruxy. Ej, ale jej policzki... Pójdźmy kiedyś do Hogwartu. Nie wiem, ale są jeszcze 4 inne horcruxy. I mam zamiar zniszczyć je wszystkie. A jeśli po drodze spotkam Severusa Snape'a, tym gorzej dla niego. No. Znaczy, co do tego, kto wróci do Hogwartu, Hermiona wróciła rok później dokończyć edukację, skończyć 7 rok, którego nie skończyła fabularnie, nie? W książkach, więc taki protip dla Hermiony. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem w 7 części Harry Potter i... no, jak się nazwali, to chyba part 1 tego... Insygnia Śmierci, tak to się chyba będzie zwało. Do zobaczenia następnym razem i niech magia będzie z wami. Hej! Zebrane godła Hogwartu 150 na 150. Mini godła wystarczająco.
Okej. Po co mi ten prototyp, jak ja już to zrobiłem? Czy ja jestem teraz... Ha! Wciąż mogę polatać po Hogwarcie i poszukać rzeczy, których mi brakowało. Okej, tego się nie spodziewałem. Szczerze powiedziawszy. Coś, gdzieś, coś, ktoś... Nie mogę z nim pogadać. Interesting. Myślałem, że nie będzie tutaj ten możliwości latania po skończeniu wszystkiego. Czyli jedyne, co nam tak naprawdę zostało do zrobienia jeszcze, to są te przeklęte eliksiry. Ale nie mam najmniejszej ochoty robić tej gry wytrzymałościowej. A, teraz sypię bardzo, bardzo, bardzo sporo, tak? Czy jest tutaj cokolwiek, co się zmieniło, poza tym, że jest dzień i hurdur-dur-dur? Dzielny Cadogan. O tak. Och, ten ser Cadogan, czyż nie jest słodki? Nie, nie, stanowczo nie. To nie jest... użyłbym wielu określeń do opisania Sir Cadogana, ale słodki nie jest jednym z nich. Nie, 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 nie. Wielka sala... Okej. W ogóle kto wygrał? Nie to, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale no... No chyba nasi, tak. A Ravenclaw przegrał. To jest dziwne, ale no... To jest bardzo nietyping. Żebym to tak określił delikatnie, szczególnie że oni bardzo w edukację, więc to nie jest... Nie bardzo mnie to. Czy w pokoju wspólnym spotkamy kogoś z czymś jeszcze? Bo tak wydaje mi się, że mając 100% w tym momencie, nie rozumiem, dlaczego mnie puściło dalej. Chyba że to jest... Mamy później freestyle, niezależnie od tego, co robimy, nie? Dawać mnie tu grubą damę. Oj, damy grubej damy trochę, hop. Juhu. Tak, poplotkować o śmierci Dumbla. Och, well, no. To chyba tyle. Nic tu więcej do złapania nie widzę. Tara. Co ja wam mogę powiedzieć? To wam mogę powiedzieć, że gra była świetna, była niestety krótka, krótsza niż poprzednia. Niektóre elementy były znacznie lepsze niż w piątej części, na przykład walki, eliksiry. Inne rzeczy były znacznie gorsze niż w poprzedniej piątej części. Widać było, że twórcom zabrakło czasu na rozwinięcie kilku pomysłów, które tam mieli, więc wydaje mi się, że po prostu jakby mieli rok, może półtorej więcej na pracę, ale to się musiało zgadzać mniej więcej z premierą filmu, więc wiadomo, że nie mogli się spóźnić. Ale gdyby mieli więcej czasu na produkcję, to takie rzeczy jak wykorzystanie tych eliksirów, czy wszystkie minigierki, które były w poprzedniej części, a ich teraz zabrakło, czy egzaminy jako takie, które mogłyby się gdzieś tam jakoś pojawić. Mnóstwo fajnych dodatkowych rzeczy, których nie było, były w książce, były w filmie, a nie było ich w grze, rzeczy, które mogły się pojawić i po prostu ich zabrakło. A jak dla mnie, świetna przygoda, bawiłem się naprawdę dobrze, chyba... Znaczy, wydaje mi się, że poprzednia część jest... Poprzednia i trzecia, to dwie moje ulubione. Ta jest blisko za nimi, ale ma pewne elementy, które sprawia, że będę ją wspominał bardzo ciepło, bardzo żernie. Przede wszystkim walki. Najfajniejsze walki z tych części, no z piątej, szóstej, to te były naprawdę fajne. Plus eliksiry. Tak powinny wyglądać eliksiry od samego początku. To, czego mi brakuje, to większej dowolności, swobody, żebyśmy mogli korzystać z czarów biegając po zamku, tam nie wiem, Alohomora na ścianę i znaleźć tajne przejście. Nie było po prostu takich rzeczy, do których ja nawykłem grając we wszystkie poprzednie Harry Pottery i wydaje mi się, że to jest coś, na czym opiera się cała ta saga, również grobo. Wydaje mi się, że nawet więcej jakichś takich pseudo ukrytych miejsc było w czwartej części, tej znienawidzonej czwartej tragicznej części, która
ona miała, moim zdaniem, strasznie niewykorzystany, ale miała ten potencjał. I sytuacja jest taka, że w czwartej części próbowano tam coś zrobić. Dostawaliśmy kolejne czary, które pozwalały nam odblokować miejsca, do których nie mogliśmy wejść. Tutaj po prostu trzeba było pchnąć fabułę bardziej do przodu. I aurorzy otwierali nam miejsca, do których nie mogliśmy wejść wcześniej. Nie wiem, czy były jakieś zaklęcia, które... tam... ponowne nauczenie się Incendio i kilku innych zaklęć pozwoliło nam złapać godłewskie duże, ale tak, żeby dostać się do jakiegoś miejsca, bo nie wiem, jest fontanna otoczona dużą ilością wody i nie możemy się tam dostać na środek, a tam jest coś, co chcemy złapać, i nie ma tak, że nauczymy się czaru, który pozwoli nam rozkwitnąć lilię i przejść po tych liliach, tak jak w czwartej części. Tam było, pomimo tego, że czwarta część była tragiczna, było kilka pomysłów, jak to można poukładać, rzucanie tymi kociołkami wybuchającymi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego brakowało. Fajnie to zrobili w piątej części, że był jakiś bagna na koniec w różnych questach, różne fajne rzeczy. Tutaj tego ewidentnie nie było. I wydaje mi się, że twórcy mieli plan, żeby tego typu rzeczy pododawać, że był zaczyn. Szczególnie jak spojrzycie na eliksiry, prawie wszystkie eliksiry wyglądają... chyba nawet wszystkie eliksiry wyglądają na tyle sensownie, że to jest coś, co po zrobieniu powinniśmy mieć w jako takim ekwipunku i móc z tego korzystać, bo tam były te dowcipy Wesleyów i tak dalej, i wydaje mi się, że twórcy mieli troszkę bardziej obszerny pomysł, co z tym zrobić i żeby powstały jakieś minigierki, no bo w przednich części były przecież te gargulki, były te karty, szachy czarodziej, no tych minigierek było sporo. Tutaj tych minigierek w ogóle nie było. Nie było w ogóle tej komnaty, jeżeli to można nazwać komnatą, bardziej korytarza z sekretami, z odkrywanymi sekretami, który bardzo mi się podobał w poprzedniej części. Tu tego nie było. No niestety nie można mieć wszystkiego. Wydaje mi się, że podobnie jak z każdą częścią na samym końcu stwierdzam, że gra jest... no prawie za każdym razem stwierdzam, że gra jest świetna, ale tej konkretnej znów brakowało dużej ilości czasu na rozwinięcie tej produkcji. Jeżeli w przypadku czwartej części brak wystarczającego czasu na zrobienie wszystkiego, co twórcy mieli w planach, zabił grę, zrobił tragiczny produkt, tak ten produkt po prostu no mógł być 5 razy lepszy, jakby mieli trochę więcej czasu. Czwórka mogła być dobra, mogła być. To była dobra gra, ale zabrakło. No po prostu zabrakło czasu, surowców, ludzi, żeby rozwinąć kilka pomysłów i stworzyć, żeby ten świat był bardziej barwny, ciekawy. I tak. Jestem na tak. Do zobaczenia w 7 sezonie.